Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór. Święta, święta. Wiem, że wszyscy odpoczywają, ale patrzę, Tomaszów jest z nami, Kalisz, Płock, UK, Lombardia, Hiszpania. Jeny, skąd wy wszyscy się wzięliście? Zamiast świętować? Nie, ładnie. Oglądacie Sekielski Sunday Night Live? Bardzo dobrze, pochwalam, żartowałem. No to startujemy. Tomasz Sekielski, jak się pewnie domyślacie, to ja poprowadzę ten znakomity i wspaniały program Sekielski Sunday Night Live. Jak zwykle, live, niedziela 21.00. Jak zwykle, wiem, że tydzień temu nie było, przepraszam, ale czuję się usprawiedliwiony. Sami rozumiecie. Przy okazji gorące pozdrowienia dla mojego braciszka Mareczka. Zdrowiej, Marku. Jak najszybciej. Leeds, UK, tak patrzę, no mnóstwo, Jelenia Góra. Wspaniale, że wszyscy jesteście. Oczywiście aż chciałoby się poświęcić dużo miejsca sprawie szczepionek i Bajzlowi, jaki zafundował nam cudowny i wspaniały rząd w kwestii szczepień, ale po co się denerwować aż tak bardzo? Wiem, że wybuchła też gównoburza w związku z tym, że zaszczepił się Szymon Hołownia. Część osób zarzuciła mu, iż zrobił to poza kolejnością, mimo że wpisał się do systemu i system uznał, że powinien się zaszczepić. Trochę mu zazdroszczę, bo jest młodszy ode mnie i już jest zaszczepiony pierwszą dawką. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to do tego infantylnego dyplomu grzeczny pacjent czy dzielny pacjent. Szymon wystąpił i pokazał taki dyplom, że dostał w nagrodę za szczepienie. To trochę takie, Szymonie, moim zdaniem nadzbyt infantylne, jak na lidera, który chce zmienić polską rzeczywistość i polską politykę. I myślę też, iż skoro się zaszczepiłeś, to już daj sobie spokój z tłumaczeniem, bo wdawanie się w kolejne dyskusje i spory z tymi, którzy i tak będą mieli o to pretensje, niewiele przyniosą, a wygląda z każdą godziną, jakbyś czuł się coraz bardziej winny. Przypomnę, to nie Szymon Hołownia, mój kolega, żeby było jasne, przygotował system, to pan Dworczyk i cała ta ekipa. Tam podobno był tylko błąd systemu, ale jednak okazuje się, że coś minister zdrowia nie wiedział, ktoś wydał zgodę na to, aby się ktoś rejestrował, a później się wycofał. No i mamy polski burdel w całej okazałości. Przepraszam za te mocne słowa przy okazji świąt, ale jakże inaczej nazwać to, co się dzieje. Jestem ciekaw, ile szczepionek się zmarnuje, bo ktoś się przestraszył, a ktoś nie wiedział i ktoś pozwolił, a ktoś inny dopuścił, a ktoś inny wycofał. Oby jak najmniej. Szczepmy się, to mój apel. Wiem, że wy macie, nie wszyscy się ze mną zgadzacie, ale polecam szczepienia wszystkim dla bezpieczeństwa. Warto. Sam czekam na swoją kolej. Tutaj zerkam wciąż na komentarze. Co tam piszecie? Jasna Góra. Karol, czyżbyś stał na Jasnej Górze teraz? A może, Karolu, zamieszkujesz tam w tych murach? Odezwij się.
i może coś napisz, jak święta na Jasnej Górze. Szczególne, gorące pozdrowienia. Oczywiście pozdrawiam świątecznie Was wszystkich. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień świąt upłynął Wam wspaniale i radośnie, smacznie i pysznie. Mam nadzieję, że się nie przejedliście, ale szczególnie gorąco pozdrawiam naszych patronów, tych wszystkich, którzy wpłacają pieniądze na patronite.pl ukośnik Sekielski. Wpłacają po to, aby na przykład powstawał ten program. Dziś w wersji wyjazdowej, świątecznej, ale za tydzień już z naszego studia. Sekielski Brothers Studio, które jest utrzymywane dzięki zbiórce na patronite.pl ukośnik Sekielski. Muszę o tym przypominać, chcę o tym przypominać, bo po pierwsze wciąż się rozwijamy, już wkrótce nowe produkcje Sekielski Brothers Studio, kolejne programy. Wbijajcie na sekielscy.pl, tam wszystkie nasze programy. Tam możecie sobie klikać, przeglądać autorów, rodzaje programów, ale utrzymanie strony, utrzymanie studia produkcyjnego, jak się pewnie domyślacie, kosztuje. Dobra, tyle tytułem wstępu. Do szczepionek już nie będę wracał, chyba że będziecie mocno naciskać w komentarzach, aby o tym jeszcze porozmawiać. Na koniec te komentarze poczytam, ale zaczynamy od czarnych chmur, które pojawiły się nad głowami dwóch polskich hierarchów. Chodzi o arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia oraz biskupa Edwarda Janiaka. Pierwszy z nich to były biskup diecezjalny z Gdańska, drugi z Kalisza. Obaj byli antybohaterami naszych filmów o pedofilii wśród księży. Biskup Głódź, pewnie go pamiętacie, z Tylko nie mów nikomu, mimo iż w sprawie księdza Franciszka Cybuli toczyło się już postępowanie w kurii, mimo że do kurii zostały dostarczone nagrania, w których ksiądz Franciszek Cybula przyznaje się do tego, że wykorzystywał w dzieciństwie chłopca. Biskup Głódź, jak gdyby nigdy nic, pojechał i z pompą odprawił mszę pogrzebową ku pamięci Franciszka Cybuli i przysłuchiwał się peanom na jego cześć i powieka mu nie mrugnęła. A Edward Janiak to z kolei antybohater naszego filmu Zabawa w chowanego, który mimo iż wiedział, nikomu nie powiedział i nic nie zrobił, tylko przenosił. Wiem, że nie wszyscy są usatysfakcjonowani karą, jaką tym dwóm hierarchom wymierzył episkopat. Mają opuścić diecezje, w których byli ordynariuszami. Mają zamieszkać poza diecezją, nie mogą brać udziału w żadnych uroczystościach religijnych czy państwowych na terenie tych diecezji. Ktoś powie, że to mało. Nie twierdzę, że dużo, ale kara jest symboliczna. Kara do tej pory niespotykana, symboliczna, ale dla mnie najważniejsze nie jest to, co i jak ukaże biskupów, hierarchów, Watykan, bo to są tylko i wyłącznie kary kościelne. Mnie interesuje, co zrobi teraz państwo polskie, a dokładnie wymiar sprawiedliwości, bo teraz ruch należy do Zbigniewa Ziobry. Niestety obawiam się, że facet, który klęczy przed Tadeuszem Rydzykiem, który też bez mrugnięcia okiem wysłuchuje bredni Tadeusza Rydzyka, który staje w obronie Edwarda Janiaka i mówi, że jest on współczesnym męczennikiem, a księży pedofilów tłumaczy pokusami, bo kto z nas nie ma pokus? I minister sprawiedliwości, prokurator generalny tego słucha i w ogóle się tym nie przejmuje i w ogóle nie robi to na nim żadnego wrażenia. Więc jeśli tak jest, no cóż, nie wierzę specjalnie w to, aby prokuratura pod przewodnictwem takiego człowieka była w stanie na poważnie zająć się polskimi biskupami, którzy tuszowali, którzy ukrywali albo którzy lekceważyli i bagatelizowali kwestie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Obym się mylił, ale
gdy pojawiła się informacja o tym, że Watykan ukarał m.in. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, to dopiero wtedy, jakimś dziwnym trafem, do prokuratury w Gdańsku, z prokuratury krajowej, przesłane zostały zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku właśnie z tuszowaniem i ukrywaniem przestępstw pedofilskich, które na ręce prokuratury krajowej, czy też do prokuratury krajowej skierowały posłanki Lewicy. Leżały te zawiadomienia i dopiero po decyzji Watykanu przesłane zostały do Gdańska. Pewną nadzieję zaczynam wiązać z działaniami Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Wiem, że pewnie wiele osób oburzyła, czy może nawet zniesmaczyła wypowiedź Błażeja Kmieciaka, który przewodniczy tej komisji. On w artykule napisanym dla Rzeczpospolitej stwierdził, że dzieci wykorzystywane seksualnie trafią wprost do nieba, bo w piekle już były. Nie o to chodzi. Chodzi o ściganie tych, którzy popełniają te przestępstwa i tych, którzy je kryją, a nie troska o to, gdzie trafią dusze tych, którzy zostali skrzywdzeni. Nie tym powinna zajmować się Państwowa Komisja do spraw pedofilii, ale rozumiem, że Błażej Kmieciak jako osoba głęboko wierząca ma prawo do takich tez. Dlaczego mówię, że napawa mnie optymizmem? Ponieważ tak, ta komisja już skierowała sprawę odnośnie tego, co działo się w Krakowie, znaczy zawiadomiła prokuraturę odnośnie Gdańska i tego, co działo się w Gdańsku i odnośnie Bydgoszczy. Tam, przypominam, biskup Tyrawa urzędował i to dzięki niemu mógł bezkarnie, między innymi dzięki niemu mógł bezkarnie sobie grasować w tej diecezji ksiądz Kania. Były już dziś ksiądz, ale wówczas był księdzem i choć były wobec niego olbrzymie podejrzenia, no, został skierowany do pracy z dziećmi. Nauczał katechezy i był opiekunem ministrantów. I tam też zachował się jak drapieżca. Krzywdził dzieciaki. Ale wrócę do Błażeja Kmieciaka. W tym jego tekście czytamy: trudno nam będzie cokolwiek zrobić, jeśli unikać będziemy chwili rozmowy z tymi, którzy cierpią, a niestety ostatnie lata pokazują, że podobne zaniedbanie nie należy do rzadkości wśród na przykład hierarchów. To mocne słowa, szczególnie jak na kogoś, komu zawczasu przyklejono taką łatkę człowieka kościoła, który będzie sprawy kościelne tuszował. Więc mam nadzieję, że te słowa są nadzieją na przyszłość. Nadzieją na to, że ta Państwowa Komisja do spraw pedofilii, wbrew wątpliwościom, wbrew wielu zastrzeżeniom, jednak postara się zmierzyć także z przestępstwami, jakich na dzieciach dopuszczają się duchowni, a także postara się wyświetlić i pokazać mechanizmy, które przez dziesięciolecia sprawiały, że przestępcy seksualni w sutannach czuli się bezkarnie. Jeszcze a propos Sławoja Leszka Głódzia, arcybiskupa, zaczęto liczyć, jaki to jest majątek, bo Watykan uznał, że i on, i biskup Janiak muszą wpłacić odpowiedniej wysokości sumę jako zadośćuczynienie na rzecz Fundacji Świętego Józefa. To jest kościelna fundacja, która ma zajmować się pomocą ofiarom przestępstw seksualnych. Nie wiadomo, co to oznacza w praktyce, ile muszą wpłacić, ale przy tej okazji oczywiście media zajęły się majątkiem arcybiskupa Gudzia, bo to bardzo, bardzo majętny człowiek. Ma oczywiście tam posiadłość na Podlasiu, zresztą z Podlasia was gorąco pozdrawiam, ale też przypomniano, że arcybiskup, ksiądz Głódź ma też dwie emeryturki. Jedną kościelną,
około tam pewnie 5-6 tysięcy, a drugą wojskową dobrze ponad dychę. Nie 10 złotych, ponad 10 tysięcy. W sumie emeryt Głódź dostaje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak wyliczył Super Express, to może być nawet 17 tysięcy. Żyć nie umierać. I tutaj pojawia się wątek, czy rzeczywiście arcybiskup Głódź powinien nadal być generałem w stanie spoczynku, bo on jest generałem, był biskupem polowym i dostał pach generała. No i tutaj oczywiście wszystkie oczy patrzą na prezydenta Andrzeja Dudę. Padły pytania, padły apele, ale sprawa nie jest wcale taka prosta. Odkładając na bok to, czy Andrzej Duda w ogóle by się odważył zdegradować generała Głódzia, to aby pozbawić go stopnia generalskiego, aby go zdegradować, potrzebny jest wyrok sądu. Takie jest w Polsce prawo. Więc najpierw sąd musiałby skazać biskupa Głódzia na przykład za tuszowanie, ukrywanie przypadków pedofilii, a dopiero wówczas może nastąpić degradacja. I taka jest kolejność po prostu. Więc choć sam gorąco bym namawiał prezydenta do tego, aby tego generalskiego stopnia biskupa Głódzia pozbawić, to niestety w praktyce nie jest to proste. Trzeba czekać na wyrok sądu, a aby był wyrok sądu, musi być akt oskarżenia, a aby był akt oskarżenia, muszą być działania prokuratury. No więc tutaj wracamy do Zbigniewa Ziobry, a wszyscy wiemy, z kim trzyma sztamę Zbigniew Ziobro. Z Tadeuszem Rydzykiem liczy na to, że zrobi go Tadeusz Rydzyk może premierem, może prezydentem. No nie wiem, nie wiem. Wiara podobno czyni cuda, oby nie w tym przypadku. A propos Tadeusza Rydzyka, to polecam wam moją rozmowę, którą znajdziecie na sekielscy.pl, rozmowę z Tomaszem Piątkiem, autorem książki Rydzyk i przyjaciele. Rozmowy o tajemnicach Tadeusza Rydzyka. Wbijajcie na sekielscy.pl, tam tę rozmowę z Tomaszem Piątkiem znajdziecie. I jeszcze a propos Andrzeja Dudy, bo tak zastanawiałem się, czy prezydent w ogóle zabrał głos. Dzieje się wiele ważnych spraw. No, w naiwności swojej sobie pomyślałem, że może pan prezydent coś odważnego i ciekawego powiedział. Choćby w kwestii pedofilii, hierarchów. No, mamy też COVID, jakby nie patrzeć. Tysiące ludzi co tydzień umiera w związku z tą pandemią. No to wbiłem sobie na Twittera pana prezydenta. Muszę wam poczytać, no muszę. Andrzej Duda, oficjalny profil. 1 200 000 obserwujących. 11 minut temu pan prezydent Andrzej Duda dał tweeta. O czym? Wielki sukces Huberta Hurkacza. W pięknym stylu wygrał turniej tenisowy ATP Miami Open. Brawo, gratulacje, dziękujemy. Kolejny polski tenisista na najwyższym światowym poziomie. Duma, pan prezydent. 52 minuty temu Andrzej Duda napisał: proponuję zostawić Szymona Hołownię w spokoju. Zaszczepił się i dobrze, chciał jak najszybciej, nie on jeden, więc wyrozumiałości dla ludzkiej słabości. Pomijam już fakt, że wszelkie przejawy hejtu w Wielkanoc to po prostu wstyd. Wyluzujcie, wesołego aleluja. Ach, taka obrona z ukąszeniem. Pan prezydent, głowa państwa. 4 godziny temu Andrzej Duda złożył nam wszystkim Państwu składam najserdeczniejsze życzenia spokojnych oraz pełnych zdrowia i pogody Ducha Świąt Wielkanocnych, bla, 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 bla. Tam dalej. 31 marca
Andrzej Duda, bo następny tweet jest 31 marca. Andrzej Duda napisał coś o polskiej ambasador przy Unii przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż została mianowana specjalnym koordynatorem ONZ do spraw Libanu. 31 marca prezydent też pisał coś o obronie polskiej gospodarki, że nad nią, zwłaszcza nad obroną firm i miejsc pracy przed skutkami pandemii, pracowano z udziałem przedstawicieli rządu i Państwowego Funduszu Rozwoju, także w Pałacu Prezydenckim. Super, panie prezydencie, brawo. 30 marca. Informuję, że opublikowane dziś w Superekspresie zdjęcie Agaty i moje z Krakowa, podpisano jako z ostatniej chwili, pochodzą sprzed kilku tygodni. Stop fake newsom. 24 marca. Wow. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle po raz pierwszy wystąpi w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Brawo! Gratulacje! Trzymamy kciuki za końcowy sukces. 24 marca, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów przed okupacją niemiecką. 22 marca, pan Robert Lewandowski jest nie tylko znakomitym piłkarzem i niezwykłym człowiekiem, ale przede wszystkim jest też wiernym synem Rzeczpospolitej, dumnym ze swojego pochodzenia. Gratulacje i podziękowania za postawę dla pana Roberta i całej rodziny. Później pan prezydent retweetował tweet Kancelarii Prezydenta, gdzie było pokazane zaprzysiężenie, nie zaprzysiężenie, wręczenie tego orderu. Później tutaj jest kilka tych tweetów i jeszcze jeden tweet i jeszcze o Robercie Lewandowskim. Brawo, panie prezydencie, naprawdę, naprawdę, naprawdę. No, 21 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów prezydent Andrzej Duda, sadząc drzewa w leśnictwie Bączki nad leśnictwo Garwolin, zainaugurował ogólnopolską akcję Łączą nas drzewa. No to są jaja po prostu. No tym się zajmuje pan prezydent. Tym się zajmuje pan prezydent Andrzej Duda. No więc czego właściwie oczekiwać? Nawet jak będzie wyrok sądu, to pan prezydent nie będzie miał czasu, żeby zająć się kwestią generała Gudzia. Podejrzewam, bo będzie kibicował albo polskim piłkarzom, albo polskim siatkarzom, albo polskim tenisistom. Brawo, panie prezydencie, naprawdę. Moim zdaniem po tej kadencji pana prezydenta warto byłoby nam się zastanowić wszystkim, nam wszystkim, czy warto wydawać pieniądze na ten urząd. Nie, no serio, bo to po co? No po co? Takie pytanie retoryczne rzucam. Po co nam prezydent, jeśli tak wygląda robota prezydenta? A kosztuje. Dobra. To tak, to jeszcze, bo jeszcze, nie tylko dzisiaj o biskupach, o karze Watykanu, ale chciałbym także wspomnieć o chłopcach z Ferajny. Chłopcy z Ferajny. Spotkało się trio. Mateusz Morawiecki, Viktor Orban i Matteo Salvini. Sojusz włosko-węgiersko-polski pod czerwonym sztandarem Władimira Putina. Władimir Putin właściwie nic nie musi robić, a będzie i tak odzyskiwał strefę wpływu. Tak mi się wydaje, bo jeśli polski rząd ramię w ramię z dwoma eurosceptykami i de facto miłośnikami Kremla, bo przypomnę, że pan Salvini nie ma nic do aneksji Krymu przez Rosję, właściwie nie potępia tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Viktor Orban z kolei robi wielkie deale gazowe i energetyczne z Rosją oraz jest głównym ambasadorem rosyjskiej szczepionki Sputnik V,
na terenie Europy. No, jeśli my będziemy mieli takich sojuszników, to po prostu szybkim krokiem marszowym zmierzamy na wschód. I to jest jakieś absolutne rozdwojenie jaźni, jak sobie tak myślę o politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy z jednej strony straszą, a właściwie straszyli Rosją, bo teraz niewiele o niej mówią, sugerują, że to Rosja stoi za katastrofą smoleńską, przepraszam, katastrofą, za zamachem. Zresztą już w najbliższą sobotę, 10 kwietnia, tak, to jest tak, 10 kwietnia, podobno ma być ten raport Antoniego Macierewicza. No zobaczymy, zobaczymy, wszyscy czekamy. Tak a propos, od razu Was zapraszam na moją rozmowę w Sekielski Online, w czwartek się pojawi na sekielscy.pl z Grzegorzem Rzeczkowskim, autorem książki Katastrofa posmoleńska, autorem wielu publikacji na temat rosyjskich tajnych operacji w Polsce. Operacji, które polegają na dezinformacji, na propagandzie i na mieszaniu w głowach nie tylko polskim politykom. Bardzo ciekawie się to zapowiada, szczególnie tuż przed kolejną rocznicą katastrofy smoleńskiej, bo wygląda na to, że w tym roku będzie się działo. Więc ze smutkiem patrzyłem na to spotkanie i na dołączanie polskiego premiera do dwóch eurosceptyków, przyjaciół Putina. Nie wiem, jak to później Prawo i Sprawiedliwość będzie tłumaczyć, ale pewnie coś wymyśli. Bo to zawsze przecież nieprawda się liczy. Liczy się to, co powie kurwizja, czyli Wydział Propagandy TVPiS. A propos propagandy i TVPiS, to zmiany w Polska Press, pamiętacie, przejęte przez Orlen. Daniel Obajtek odzyskał Polska Press dla Polski. I oto dowiedzieliśmy się, że nową redaktor naczelną będzie pani Dorota Kania, całej grupy Polska Press, wielkiej grupy medialnej. Zasłużona funkcjonariuszka obecnej władzy, funkcjonariuszka prasowa, żeby było jasne. Pani Dorota Kania, króliczek Obajtka. Taki prezent dostali dziennikarze Polska Press od nowego właściciela na święta. A ja poczytam wam trochę o pani Dorocie Kani za Gazetą Wyborczą. Ukazał się w tym tygodniu artykuł Wojciecha Czuchnowskiego i Agnieszki Kublik. Orlen wysłał Dorotę Kanię do Polska Press. Pani Sernik została redaktor naczelną. Dlaczego pani Sernik? Tutaj jest jeszcze najpierw trochę statystyki. Będzie ona szefować ogromnemu wydawnictwu, które ma 20 gazet regionalnych w całej Polsce. Między innymi Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Polska Metropolia Warszawska, Ekspres Bydgoski, Nowości Dziennik Toruński, Ekspres Ilustrowany, Kurier Lubelski, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubelska, Dziennik Polski, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Nowa Trybuna Opolska, Echo Dnia, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Głos, Dziennik Pomorza. Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Głos Pomorza. No i tam jeszcze inne różne periodyki. No i tutaj Wojciech Czuchnowski i Agnieszka Kublik przypominają karierę dziennikarską pani Doroty Kani, która zaczynała w latach 90. Najpierw w Super Ekspresie, później Życiu, Życiu Warszawy i Tygodniku Wprost. Jej kariera załamała się pośrednio przeze mnie, choć nie byłem tego świadom, że tak będzie. Swego czasu razem z Andrzejem Morozowskim zaprosiliśmy do programu Teraz My. Był kiedyś taki program. Sekielski, Morozowski, Teraz My. Pamiętacie, mam nadzieję. A ci młodsi, którzy nie pamiętają, to niech zapytają rodziców, co to za program świetny i wspaniały był. Prawie tak dobry jak Sekielski Sunday Night Live. W każdym razie, w 2008 roku zaprosiliśmy do tegoż programu Marka Dochnala.
To lobbysta, którego nazwisko wypłynęło w trakcie prac Komisji Śledczej do spraw afery Orlenu. Nie będę przypominał, czym też była ta afera. Ci, którzy nie pamiętają, niech wygooglają. W każdym razie była taka komisja śledcza, to był lobbysta, jego nazwisko wypłynęło. Okazało się, że tam załatwił Mercedesa full wypas dla posła SLD. Ten poseł później usłyszał wyrok. No w każdym razie Marek Dochnal też spędził trochę czasu za kratkami. No i zaprosiliśmy go, aby porozmawiać o jego różnych biznesowo i politycznych kontaktach. I z ręką na sercu, nie wiedzieliśmy, kiedy on w pewnym momencie powiedział, że ma informacje, które pewnie by wstrząsnęły świadkiem medialnym. No i my z Andrzejem, troszkę zaskoczeni, pytamy, jakie to informacje. No i Marek Dochnal ujawnił, że 2 lata wcześniej Dorota Kania, powołując się na swoje znajomości w PiS i w prokuraturze kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę i Janusza Kaczmarka, przekonywała rodzinę Marka Dochnala, że jest w stanie załatwić dla niego zwolnienie z aresztu. I teraz Wojciech Czuchnowski i Agnieszka Kublik piszą. Dziennikarka wyciągnęła od rodziny lobbysty 270 tysięcy złotych, mimo że doprowadziła do kilku spotkań z osobami mogącymi podjąć decyzję w sprawie Dochnala. Sytuacja lobbysty tylko się pogarszała. Upominana o zwrot pieniędzy, unikała kontaktu. Oddała je dopiero po groźbach nagłośnienia sprawy, czytamy w Gazecie Wyborczej. Po wystąpieniu w Teraz My Dochnala prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie powoływania się przez dziennikarkę na wpływy w celu uzyskania korzyści majątkowej. W śledztwie na niekorzyść Kani zeznawali m.in., jak przypomina Czuchnowski i Kublik, że w śledztwie na niekorzyść Kani zeznawali m.in. Zbigniew Wasserman, polityk PiS i koordynator służb specjalnych, Janusz Kaczmarek i prawnicy Dochnala. Sama Kania twierdziła, że padła ofiarą politycznego spisku, a pieniądze, których potrzebowała na zakup domu, były przynętą, by ją skompromitować. W śledztwie zeznawała m.in. tajska gospodyni z domu Aleksandra Dochnala, czytamy w Gazecie Wyborczej. Opisywała liczne wizyty Kani w domu lobbysty, dodając, że nazywała dziennikarkę panią Sernik, z uwagi na to, że zawsze prosiła właśnie o to ciasto. Od tego czasu do Kani przylgnął taki właśnie przydomek. Mi się bardziej podoba Króliczego Bajtka, nie wiem dlaczego. Latem 2015 roku sąd pierwszej instancji skazał Kani na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Według prokuratury i sądu dziennikarka świadomie wykorzystała sytuację rodziny lobbysty, zaproponowała Aleksandrze Dochnal transakcję w zamian za pożyczkę, miała użyć wpływu w PiS, ówczesnej partii rządzącej, w celu wpłynięcia na polityków decydujących o losie jej męża przebywającego w areszcie i obiecała, że wpłynie na nich na tyle, że mąż zostanie zwolniony, napisał sąd w wyroku. Jak stwierdził, Kania dopuściła się zamachu godzącego w prawidłową działalność instytucji państwowych, a powodem jej działania była chęć osiągnięcia korzyści majątkowych. Po wyborach wygranych w 2015 roku przez PiS sąd apelacyjny uchylił ten wyrok, uznając, że pieniądze od Dochnala nie były łapówką, lecz pożyczką łamane na pomocą. A jedyną winą Kani było to, że nie zgłosiła pożyczki do Urzędu Skarbowego. Sąd stwierdził też, że nie jest jego zadaniem ocenienie postępowania dziennikarki od strony etycznej. Sąd nie zajmował się politycznym kontekstem sprawy, nie jest też rzeczą sądu wypowiadanie się na temat moralnej postawy oskarżonej i jej etyki jako dziennikarki, zaznaczyła sędzia Beata Tymoszów. Przed sądem obu instancji upadła linia obrony dziennikarki, jak czytamy w Wyborczej, która do końca twierdziła, że biorąc pieniądze nie wiedziała, że pochodzą od Dochnala. Także w apelacji sąd uznał, że to nieprawda. No i to taka właśnie osoba będzie teraz redaktor naczelną Polska Press. Koledzy z Polska Press, już wam zazdroszczę. Nie wiem, może dostanę jakąś propozycję roboty, to się zgłoszę i będę miał taką fajną szefową. Nigdy jeszcze w życiu nie miałem takiej super szefowej. Wspaniale. Naprawdę to jest kwiat polskiego dziennikarstwa. Takie osoby powinny dbać o standardy. Nie wiem tylko, czy będą dbały o jak najwyższe, czy raczej o jak najniższe. Tyle.
świątecznie dziś. Poczytam trochę komentarzy waszych, żeby było troszkę tak, sernik to dobre ciasto i tyle. No pewnie, że pycha. Panie Tomaszu, mamy zacząć się bawić już o TVN24, nadal brak decyzji w sprawie koncesji. Nie wiem, trzeba pytać ludzi z TVN24. Mam nadzieję, że koncesja, że to są jakieś tam przepychaneczki, koncesja będzie dla TVN24. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ale tym bardziej warto wspierać niezależne media, takie jak Sekielski Brothers Studio. U nas dowiecie się o tym, o czym nie dowiecie się z Polska Press, o czym nie dowiecie się w dzienniku telewizyjnym nadawanym codziennie o 19:30 na antenie TVP1. Tylko niezależne media są nadzieją dla nas wszystkich na przyszłość, między innymi Sekielski Brothers Studio, ale wspierajcie wszystkich, którzy działają, którzy stoją po stronie prawdy, którzy zapewniają niezależny obieg informacji, tak aby wasza wiedza na temat tego, co się dzieje, była szersza, większa, pełniejsza. Ach, co tam mamy? Pamiętam ten program, oj, staro się czuję teraz my. Gdzie tam staro, to ledwie wczoraj było przecież. On nie był szeregowy, ale tutaj nie. Celowo biorą umoczonych, bo łatwo nimi manipulować dzięki szantażom. A jakieś pytanka, coś macie? Jaki kraj, taki króliczek, no pewnie. Nie o to chodzi, by złapać króliczka, aby go gonić, ale by gonić go. Z koncesją to fakt. Ambasada USA musi się wnerwić. Kto jeszcze dziś zamieści kawałek serniczka? A może jakiś przepis na dobry serniczek ktoś zna? I byśmy wysłali te takie przepisy do pani Doroty, skoro tak bardzo lubi. Witam panie Tomaszu. Dzień dobry. Co my tu mamy? Obstawiając... O, jeden. Uciekają mi te komentarze. Ja nie wiem, ja zawsze mam problem z tymi komentarzami. Powinni wymyślić specjalne pokrętło do komentarzy dla mnie tutaj. Tutaj są jakieś wymiany zdań. Czy to do mnie? A nie wiem, nie. To jest odpowiedź do kogoś innego. Kania następnym... Dobra, wezmę na dół, sam zjadę. Najlepszy sernik wiedeński. Ksywka pani sernik przypadkiem ociepla tej kobiecie wizerunek, szczególnie w okresie świątecznym. Kiedy trzecia część suszy? Ogłoszenie być może już za tydzień, kiedy trzecia część suszy, a jeśli nie, to za 2 tygodnie. Będzie wtedy wiadomo, mam nadzieję. Kiedy susza 3, panie Tomku? Właśnie odpowiedziałem na to pytanie. Panie Tomku, a co w temacie spisu? Jeszcze się temu nie przyjrzałem, ale pewnie w tym tygodniu włączę tę stronę internetową i zobaczę, co tam jest. Choć bardzo mi się podoba. Oj, tutaj jest obraza. Tomasz, wziąłeś przykład z Maxa Golonko i przeniosłeś się do składzika? Małgoś, nie, to nie Małgosia. Kto to napisał? Zaraz. To napisał Sebastian. Sebastianie, to nie jest składzik, tylko mój gabinecik. Jedyne miejsce, z którego mogę w miarę dobrze nadawać, gdy jestem u siebie na wsi, na Podlasiu. Dlatego nie nadaję dzisiaj ze studia. Już za tydzień widzimy się ze studia, z Sekielski Brothers Studio. A dziś po prostu bardzo chciałem się z wami spotkać, dlatego to spotkanie. I to nie jest żaden składzik. Czy w składziku masz takie rzeczy? Może słówko o wywodach prezesa. Tak, słyszałem, że prezes coś zagulgotał, ale naprawdę nie miałem siły. Wybaczcie. Naprawdę nie miałem siły słuchać prezesa i przygotowywać się do odpowiadania na temat jego wywodów, teorii.
Bo czy właściwie nie chciałem wam psuć też humoru, może aż tak bardzo. Tomeczku, czy troszkę się... Co? Tomeczku? Czy... Tomeczku, czy troszeczkę się znowu nie zaokrągliła? Tomeczku, ale co, buzia mi się nie zaokrągliła? Nie wiem. Patrzę w oczy mojego realizatora, który tam jest. Nie, pokazuje mi, że nie. Mówi, że schudłem. Na wadze też nic nie pokazuje. Może takie światło za mocne sobie dałem. I nie widać, jak zapadnięte bardzo mam poliki. Fajny składzik, skoro na Podlasiu to zazdroszczę. Szkoda czasu na prezesika. Szczepienia chłowni przykryło wywiad. Przykryło wywiad prezesa. Pamiętam teraz, my dobry program był. Pewnie. Panie Tomku, słyszał pan patoreakcję Maty? No, słyszałem nie tylko patoreakcję Maty, ale patointeligencję i w ogóle słucham Maty, bo mój syn słucha, ale nie dlatego słucham tylko i wyłącznie, że mój syn bardzo go lubi, ale dlatego, że ja go słucham i mi się podoba. I pewnie nie wszystkim z was się podoba i pewnie nie wszyscy z was słyszeli. Ale jest to dla mnie bardzo interesujące na wielu płaszczyznach. Także tych czysto muzycznych. Słucham też Tako i innych polskich twórców hip-hopu, rapu, czy jak to tam zwał. Tak, takiej muzyki też słucham. Co się stało ze złotem? Pyta Włodzimierz. Włodzimierz, ty chyba pytałeś już poprzednim razem, a ja wciąż nie sprawdziłem, co z tym złotem. Przepraszam. Czy w planach macie tworzenie telewizji naziemnej? Pyta Krzysztof. Krzysztofie, po co? Dziś telewizja jest wszędzie. Jest w internecie także. Po co telewizja naziemna? Wkrótce, jak jeszcze wejdzie te 5G, mam nadzieję, że kiedyś wejdzie, także w Polsce, to już w ogóle moim zdaniem naziemne telewizory znikną, bo będą kompletnie zbyteczne i niepotrzebne. Nadawanie, utrzymywanie nadajników do transmisji naziemnej, odbiorników tego wszystkiego. Po co? Za drogo, zbyt kosztownie. Internet daje pełną swobodę nadawania. Tak jak choćby dzisiaj. Panie Tomku, co będzie dalej z Obajtkiem? Wszystko w rękach prezesa Jarosława Polskę Zbaw, naczelnika Kaczyńskiego. Jeżeli chodzi o sernik, polecam sernik krakowski, taki kupny. W 357 grają Matę, fajne radio. Fajne radio. Jak uważasz, doczekamy spokojnego czasu powrotu do... Doczekamy. Dlaczego mamy nie doczekać? Ale świetnie wyglądasz, facet. Gratulacje, napisał Piotr. No i dzięki. Było też parę pytań o zdrowie Marka. Podpowiada mi tutaj mój wspaniały, ukochany realizator. Cóż, Marek jeszcze choruje. Nie jest najgorzej, no ale jeszcze musi się pokurować, aby dojść do siebie. Mam nadzieję, że za tydzień już będę miał bardzo dobre wiadomości i że po wstrętnym COVID-zie nie będzie śladu u mojego brata. Zadzwoń do Banasia. Co stało się ze złotem? Odpowiedź na pytanie, co stało się ze złotem? Zadzwoń do Banasia. Dobry. Włączyłem się teraz na Podlasiu, gdzie pan bydli? Mieszka. W pięknym miejscu nad Bugiem. Kucharzysz trochę, Tomku? No pewnie, że kucharzę. Na przykład ostatnio razem z żoną, bo to jest takie powiedzenie, nie, jak to było? Szczęście w domu gości wciąż, gdy pomaga żonie mąż. Więc ja jestem tym mężem, który pomaga mojej żonie i ostatnio wspólnie upiściliśmy kurczaka
Zrobiliśmy taką pieczeń z kurczaka, bardzo pyszną, w domowej wegecie, nie kupnej, tylko takiej domowej zrobionej, w czosnku, cebuli i tam odrobina też boczusiu była, żeby tam takie zapachy się... I taki curacao powstało, bardzo dobre. A ja zrobiłem na przykład też do tego curacao buraczki. Bardzo lubię buraczki z cebulą, trochę oleju, cytryny lub octu. Tam przyprawić do smaku, pychota. A w tym roku, aby się nie wodzić na pokuszenie, nie zrobiłem sałatki świątecznej. Na majonezie warzywnej, tej takiej, wiecie, takiej na bogato. Bo zawsze sobie obiecuję, że zjem jedną łyżeczkę, tylko nie więcej, i zjadam jedną miseczkę. Więc dlatego w tym roku tego nie robiłem. Boczuszek? Pyta Maria. No boczuszek dla smaku, zapachu. Taki wędzony boczuszek, żeby tam dodał aromatu temu curacao. Kiedy o skokach? Myślę, że za tydzień. Tak, za tydzień podam też termin premiery filmu o skokach. Pozdrowienia z Madrytu. Ala Madrid. Madryt pozdrawia. Zdrówka dla brata. Dziękuję. Przekażę, a może ogląda, to czyta i na pewno się cieszy. Jak zbicza strzeliło te 45 minut, nawet 46. Nie będę już was zanudzał moimi wynurzeniami i gaworzeniem. Gorąco was pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, świątecznie. Smacznego drugiego dnia świąt. Nie przejadajcie się, nie przesadzajcie. Spacerek obowiązkowo, bo pogoda dzisiaj przynajmniej na Podlasiu była bardzo, 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 bardzo dobra do spacerowania. Więc życzę wam jutro mokrego dyngusa, no bo wiadomo, tam trzeba oblać. I nie chodzi mi tutaj o wyciąganie flaszki, tylko o symboliczne, bez przesady, zmoczenie, na szczęście, głów żon, partnerek, córek, sióstr, koleżanek. Symbolicznie, bez przesady, bez wariactwa. Wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień. Przypominam wam, że w czwartek o Smoleńsku, o rosyjskich operacjach specjalnych w Polsce, moja rozmowa z Grzegorzem Rzeczkowskim, dziennikarzem śledczym, autorem znakomitych książek. Będzie o tych książkach, będzie o tym, co Rosjanie robią i jak broją, aby mieszać w naszej polityce i w naszym kraju. Bardzo ciekawe i na czasie. To wam polecam. Cały czas zachęcam do tego, abyście wchodzili na sekielscy.pl. Tam wszystkie nasze programy, wszyscy autorzy, którzy z nami współpracują, wybierać, przebierać, oglądać, bo ciekawie i mądrze. Nie tylko tak mi się wydaje i nie tylko ja mam taką opinię na ten temat. Także chyba skończę. Chciałem jeszcze coś powiedzieć takiego, ale pójdę, może upiekę sernika, serniczek dla pani Doroty. Pozdrowionka, wszystkiego dobrego, do zobaczenia za tydzień. O 21:00 live. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/sekielski. Zostań naszym patronem.